Cześć, z tej strony Aleksa i witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym jeździeckim vlogu. Mamy dzisiaj środę i jest to ostatni dzień przed naszym wyjazdem na Kawaliadę. Już jutro o 7 rano mamy pociąg i jakoś o 11 będziemy w Warszawie. Jedziemy do hotelu się ogarnąć i między pewnie 13 a 14 pojawimy się już na Kawaliadzie. Dzisiaj mamy dużo do robienia, ponieważ trzeba wszystko ogarnąć przed naszym wyjazdem. Jutro już nie pojedziemy do stajni, no bo nie ma jak. Mam w planach dzisiaj umyć wszystkie pojemniki na jedzenie i poukładać w paszarni i tak dalej, aby ludzie, którzy będą się opiekowali Dilą i Primą, mieli wszystko ładnie poukładane. I też chciałabym wszystko odkazić. Właśnie pojadę do apteki, kupię płyn odkażający i każde pudełko umyję, aby tam w tym jedzeniu na pewno żadnej pleśni, bakterii, grzybów, nic nie było. No, jeszcze trzeba jechać do sklepu kupić Dili paszę, także mam mega dużo rzeczy dzisiaj do zrobienia. W ogóle wstałam rano i posprzątałam mieszkanko, wstawiłam pranie, jeszcze jedno się pierze, poodkurzałam, umyłam w kuchni wszystko, także normalnie perfekcyjna pani domu. I wczoraj przyszło do mnie sporo paczek i ja już Wam je pokazałam na story, ale oczywiście tutaj Wam też pokażę, abyście byli na bieżąco i wszystko widzieli. Pierwsza paczucha przyszła od Horse & Pony i jest to derka padokowa z wypełnieniem 100-gramowym w rozmiarze 155 z H&M-u, granatowa w gwiazdki i ona ma taką wysoką szyję jakby, o gdzieś tu było zdjęcie, tu. Z takim wysokim stanem jakby na szyi, także nie obciera koniom kłębu. I tutaj też jest im trochę cieplej. Także Dilunia będzie miała taką przejściową. Teraz stoi w 200 gramach, bo już jest w sumie zimno w nocy, ale z tą pogodą to różnie, więc zmieniam jej często ze 100 na 200, 200 na 100. Także będzie miała taką ładną gwiazdeczki zapasową. Gwiazda ma w gwiazdki, hihi. Druga paczucha przyszła od JD Attack i pierwsza rzecz to takie, zobaczcie, glamour, błyskotliwe, bling bling ochraniacze. Błyszczące się, zobaczcie jakie piękne. I one są z takiej jakby ala skóry węża, krokodyla, coś takiego. Oczywiście nieprawdziwej. I Dilunia dostała w rozmiarze L na przednie nogi. Tutaj jest takie ładne logo JD Attack, czarne futerko, eleganckie. Także spoko, na pewno będziemy testować, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj się ze wszystkim spieszę. Przyszły jeszcze z nowej kolekcji takie leginsy bordowe. Jeszcze ich nie przymierzałam. Widać od razu, że mają wysoki stan i fajną, szeroką gumę, co bardzo lubię. Tutaj jest logo JD Attack, tutaj jest napis i z tyłu na gumie też jest logo. Lej oczywiście silikonowy, też taki fajny wzorek JD. Fajnie wygląda, duża kieszeń na telefon, więc wyglądają spoko. Na pewno też będę testować. I jeszcze przyszły skiety z nowej kolekcji. Takie czarno, złoto, biało-czerwone, ale ja już dzisiaj założyłam. Tak, do japonek. Super to wygląda. No, więc to wszystko od JD Attack. Uwaga, uwaga, kolejna rzecz, którą otrzymałam na testy. Jest to nowość na polskim rynku marki, już Wam mówię, Wakaro. Jest to, słuchajcie, masażer dla konia, który może być jednocześnie elektryczną masującą szczotką. Także wczoraj to wieczorem przyszło. Dzisiaj będziemy testować na Dilce i na Primce, czy będą się odprężać. Mati wczoraj był zadowolony z masażu, także o, tu się włącza, tu się przyspiesza. To jest jeszcze taki tryb. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie działać. I dam Wam na pewno znać. I słuchajcie, była jeszcze jedna paczka, ale uwaga. Przyszła jeszcze paczka dla Dilusi od Herbie Horse i przyszła dla niej ziołowa zabawka, taki gryzak, tutaj możecie zobaczyć zdjęcie, ze specjalnie wybranymi ziołami dla niej, na które nie ma uczulenia, które może jeść, które jej też mogą pomóc. No i zawiesiłam wczoraj Diluni to na boksie. Na początku nie była tym zainteresowana, pojechałam do domu, poszłam spać i dzisiaj rano sprawdzam kamery. I słuchajcie, patrzcie co Dila robiła o 3 w nocy. Wzięła się za gryzienie i gryzła to dobrą godzinę. Potem sobie zrobiła przerwę, ale normalnie z każdej strony to gryzła. I uwaga, o tym patrzę rano na kamerę. I jakby jak ona już była na padoku, to tej zabawki w boksie nie było. I ja tak myślę, co się stało. I cofam tą kamerę i słuchajcie, o godzinie 6, patrzcie co Dila zrobiła.
sobie rozwiązała zabawkę, tak. Nie wiem, jak ona to zrobiła. I całą rozwaliła, pomachała, wszystko wypadło. Ej, ja normalnie jestem ciekawa, czy ja znajdę tą zabawkę, czy ona już będzie cała zjedzona, czy co z nią się stanie. Także jak dojedziemy do stajni, to od razu idę szukać tej zabawki i czy uda mi się ją naprawić, bo normalnie Dilka oszalała. Dobra, pasza kupiona, miałam szczęście, bo ostatni worek był. I wjeżdżamy do Rio, zaczyna wychodzić słoneczko, więc chyba będzie to ładny kolejny dzień. Zobaczymy, co tam u dziewczyn na pastwisku i bierzemy się do roboty za czyszczenie paszarni. Hello! Włączmy prąd. Cześć! Primula, szarżunia. Primula, Dile, gdzie macie? I Epiczkę. Epiczka chyba jeździ. Dila stoi tam. Daleko. Cześć, Bąbel! Co zrobiłyście z tym sianem? Ale porozwalane. Masakra. Bumbel! Ty się nie witasz? Co ty taka zaspana? Co taki zaspany bąbel? Taki zaspany bąbel? Moja, moja, moja. Primusia sobie ładnie stoi, ale brudna jesteś, trzeba się dzisiaj wyczyścić. Fuj! I Dilucha! W ogóle słuchajcie, ja nie wiem, co było w tej zabawce, ale właśnie stajenny mi mówi, że Dila, jak ją wyprowadzili rano na pastwisko, to strzelała takie barany, tak brykała, tak biegała, że ja po prostu nie wiem, co w nią wstąpiło. I oni też nie wiedzieli, bo nigdy takiej Dili nie widzieli. Samego. No więc wszystko wskazuje na to, że Dila się czuje bardzo, bardzo dobrze. No. I super, idzie szczur. Szczur, 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 szczur. Co tu podgryzać matkę idziesz? No, także nie wiem, albo wsiądę, albo będę lążować, skoro ma tyle energii. Nie mam pojęcia. Jeszcze się zastanowię, na razie chcę po prostu wszystko pomyć. I zobaczę. Na razie opcja, że dzisiaj lążuję. No, ale Dila, że ty takie barany strzelasz i biegasz w kółko, to naprawdę mnie dzisiaj stajenni zadziwili. Więc pewnie może w tej zabawce, w tych ziołach były jakieś dodatkowe ziółka. No, a zobacz, jak jest ładnie. Ej, wchodzę do boksu Dili i zobaczcie. Stajenni znaleźli szczątki zabawki i mi powiesili. Naprawili, ale nie ma tu już żadnych ziół. Dila wszystko zjadła. Są same drewna. Obskrobała po prostu wszystkie zioła, jakie tu były. Także widać, jej smakowało bardzo. Na pewno z kawaliady przywiozę jej jeszcze jedno, żeby miała. I Primusi też. No i w ogóle tak myślałam, że skoro zostały same drewienka, to ja przyklejam do tego zioła, tylko nie wiem na co. Na miód albo może na coś naturalnego, klejącego. No, żeby miała po prostu odnowioną tą zabawkę. A tak to może będzie się samymi drewienkami bawić. Nie no, Dila, po prostu jesteś hitem, nie? Okej, tu jest moja tymczasowa paszarnia w takiej szopie, bo w tamtej stajni się nie mieszczę. Także widzicie, że te pudełka już są mega brudne i z zewnątrz, i w środku. I chciałabym je właśnie umyć i z zewnątrz, i w środku, dlatego nie uzupełniałam ani paszy. Jak widzicie, tu jest puste, tu też jest puste, ani sieczki, bo chcę je porządnie umyć. Poprzecieram też te pudełka, umyję te pudełka, bo też już są mega, mega brudne. No i tutaj są w ogóle pasze Primy, ale nie kupiłam jej jeszcze pudełek tych z Ikei, bo jak ostatnio byłam, to nie było. Także muszę je jakoś upolować i też będzie miała przesypane, ale na razie ma tak. Także na razie biorę wszystkie pudełka i będę je zlewać tam na myjce wodą. A potem wzięłam tutaj manusan, rozcieńczę go w ciepłej wodzie, we wiadrze. To jest taki środek odkażający, gąbkę, ręczniki papierowe. Będę porządnie szorować i potem od razu wycierać, aby były świeżutkie i niewilgotne, aby pasza potem nie pleśniała. Także biorę się do roboty. W tym pojemniczku są same rzeczy od pani Ani do robienia meszu. Z tego wszystkiego robię Dili meszyk. Też to muszę umyć, bo zobaczcie, jak mi się to wszystko rozsypało. I przed chwilą rozsypała mi się też inulina, także muszę ją jakoś pozbierać, żeby ją jakoś odzyskać. No, fujka. Ogólnie fujka.
O blecha, nawet pająki sobie tu kokon zrobiły z jajami. Ble, fuj. Okej, okay, pojemniczki ładnie umyte, tylko tego nie mogłam umyć, bo tu mam otręby i nie miałam gdzie ich przysypać, ale no cóż, następnym razem jak się skończę. I w ogóle słuchajcie, chyba znalazło się dla mnie miejsce w tej głównej paszerni i chyba wszystko tam przeniosę, bo tutaj jest straszna wilgoć i boję się, że zaraz mi wszystko zapleśnieje, także przenosimy się tam. Myję i odkażam teraz te pudełka i słuchajcie, nie wiem ile ja już to robię, chyba z 2 godziny. Tak mi to wszystko jakoś długo idzie, bo od razu układam wszystko w nowej paszerni, że po prostu masakra, nie chce mi się nic i chyba już dzisiaj nie wsiądę na dealę, bo serio mi się nie chce. I chcę wam pokazać moje buty, które strasznie przemokły, w sensie z zewnątrz wyglądają jakby były przemoknięte, ale w środku jest schudko, bo to są te butki z H&M-u, te wodoodporne i serio nie mam nic mokro w środku, a z zewnątrz są no całe zlane, bo jak to myję, to wszystko leci, także polecajka. Jestem w nowej paszerni i zobaczcie jak pięknie wyczyściłam te pudełka, normalnie liśni wszystko, wyczyściłam też pokrywki, wyczyściłam miarki czyściutkie, są jedna, druga miarka, także teraz tutaj się ogarnęłam, tutaj mam rzeczy na mesh, tutaj mam otręby, tutaj mam suplementy i tutaj mam paszę i sieczkę, musiałam się trochę powciskać tutaj między ludzi, także git. No i teraz będę robić dzieli pudełka już na 2 dni. Pudełeczka zrobione i jak jest takie wszystko czyściutkie, to aż milej jej się robi, wam powiem. Słuchajcie, jest godzina 16:30. Ja już siedzę w tej stajni nie wiem ile godzin, 3-4. I jedyne co udało mi się zrobić, to umyć wszystkie pudełka, przenieść wszystkie pasze do nowej paszerni i zrobić pudełka Dili i Primie. I Primie też wszystko umyłam i przeniosłam do jej stajni, a Dili przeniosłam do jej stajni. I serio, tylko tyle udało mi się zrobić przez tak długi czas, ale za to pudełka są mega dobrze posprzątane, więc chociaż coś. Teraz wyjechałam ze stajni, bo jadę, słuchajcie, po Nicole. Już jutro wyjeżdżamy na kawaliadę, a Nicola jedzie z nami, także jadę po Nicole i jeszcze wracamy do stajni, bo musimy ogarnąć przecież konie. Boże, mi dnia nie starcza na to wszystko. Także Nicola mi pomoże i pewnie też coś razem ponagrywamy. Dimula! Co cię masz na oku? Razem z Nicolą wyczyściłyśmy Primkę, w końcu lśni. Teraz mam masażer i zobaczymy jak Primka na niego zareaguje. Zobacz. Musio. Masujemy kłon. Zdjęłaś tu masowanko. Fajnie. I ty będziesz po masce. Jak ona ma żarcie, to ją świat inny nie interesuje. Może po dupce co? Po dupce pomasujemy konika. I nie wiem. Nie wiem czy jej się podoba czy nie. Żyry siano. I tylko to ją interesuje. Jak przestanę? A po szyjce zrobimy tu. Po szyjce ładnie. O, masujemy. Zrób test na sobie, czy dobrze działa. Po śladach sobie ją masuję. Fajnie to działa. Prima, tego się nie je. Tego się nie je. W ogóle Prima zjadła pierwszy raz dzisiaj swoją całą dużą marchewkę. Normalnie jak już dorosły konik pogryzła i zjadła całą dużą marchewkę, także Mati będzie dumny, bo Mati ją ostatnio uczył jeść jabłuszka i marchewki i specjalnie kupił nawet cały worek marchewek i jabłek i Primka dzisiaj zjadła i jabłuszko i marchewę całą. Ostatnio... No, można powiedzieć, że całą. No tu są resztki, o, takie mini resztki, ale to naprawdę było super, bo gryzła jak prawdziwy duży konik, więc tatuś będzie z ciebie dumny. W końcu przyszedł czas na Dilę, która nas srała przy samym wejściu. Fuj, Dila. Wyczyścimy cię zaraz i zobaczymy, jak na ciebie działa masażer. Ty mi liżesz palce? Dilunia. A drewienko sobie sama jeszcze gryziesz? Czy jak już nie ma ziółek, to nie gryziesz? No,
zostawię ci do zabawy, jak wrócę z kawalady, to ci jakoś przykleję tutaj ziółka. No, dobra. Do oczyszczenia. I koń idzie na ląże, bo ja już nie mam dzisiaj po wielkim sprzątaniu siły dzisiaj wsiadać. Nikola ogarnia dealę. Kantarek jest. No i wyprowadzaj. Tu. I masz dwa uwiązy. A ja mam na iPadzie zajęcia. Dobra, no i teraz ściągasz derkę, odpinasz wszystkie pasy pod brzuchem, pod tyłkiem, pod nogami i bierz się za czyszczenie, a ja się muszę tutaj skupić na moich zajęciach. Dilka bardzo zadowolona. Ona nie lubi, nie wiem czemu, ale nie wiem, czy się spotkaliście z takim czymś, że jak koń ma tutaj z przodu zapinaną derkę, to próbuje ukryć. Ja nie wiem, co jej tam przeszkadza. Tutaj właśnie. Nie wiem, czemu ona tak robi. Lila się lążuje i włączyła tryb turbo na ląży. Lila, tu się skup, a nie coś odwalać. Tu ładnie idziemy. I tu masz drążka. No przez drążka. Nie omijaj tego drążka. Boże, ona jest rozkojarzona. Halo. Zapieprza nie wiem gdzie. O, ładnie, głowa w dół. I ładnie idziemy tu na drążka. Dobra, nie mogę wam nagrywać, bo ona jest tak rozkojarzona, że masakra. Za dużo energii od rana. Tak jak stajenni mówili, że po prostu bryka ta energia i kurde zostaje. No, wszała się z tego drążka. No, super. Git. Dobra, Dila. Dila! Czy ty jesteś normalna? Czy ty... Nie! Nie! Dobra, spuściła z pary, wszyscy żyjemy. Ogarnęła się, musiałaś po prostu wybiegać, cała Dilka. Pięknie, Dila, pięknie. No widzisz, jednak możesz być grzeczna i spokojna. Księżna futerek już wstępuje w swoim zestawie futerkowym i słuchajcie, ona mi uciekła, bo ja już nie dam rady jej utrzymać, bym jej po prostu przetargała po ziemi, więc ją puściłam i ona, zamiast iść do swojej obecnej stajni, to pobiegła do swojej starej stajni, nie wiem po co. To jest taki okropny. Kto ma tyle siły? Kto ma tyle energii? Głupek. Po tym szaleńczym biegu trzeba porządnie zlać nogi. O. Nóżki żelem chłodzącym zrobione i Nikola jeszcze robi olejem z Horsleina kopytka. Sprawdzamy, jak Diluni podoba się masażer. No tobie, no o tobie mówię. I na razie stoi mega zdziwiona. Co to jest, Dila? Takie coś. Tu masuje plecki. Na razie jest szok. Zobaczymy, co będzie po kilku takich codziennych użyciach. Zrelaksowana królowa właśnie sobie zajada kolacyjkę. I jeszcze przed wyjazdem damy jej meszyk. Ale na razie sobie ładnie. No, futereczko już przebrana. Tam mucha ją tutaj denerwuje co tu lata. No. I do spanka. A my z Nikolą teraz... chowamy sprzęt. Przyszliśmy jeszcze się pożegnać z Primką i zobaczcie, jak sobie leży i ma taką poduszkę z sianka sobie zrobiła. Jakie to jest słodkie. Jaka super podusia, Primka. Tak cię wygodnie? Moje dziecko małe. Dobra, Prima dostanie jeszcze pół marchewki i pokaże ładnie tatusiowi, jak umiał już gryźć. Jest dużym konikiem. No? No pięknie gryziesz. Tatuś ma ty nauczył. No tak. Pokazywał jak się gryzie? Tak. O, jaka dobra marchewa. Jak smakuje, Primusi. Chciałabyś już jakoś... No uważaj na palce swoje. Się boję o to. No jak smakuje. Twój tatuś ci kupił te marchewy. Ale nie ma go dzisiaj z nami. Tak. Tak, tak, Primcia. Tak, tak. Prima, ile chcesz marchewek, tak. No pięknie, znowu bierz? Całą marchewę zziarłam. No. Tak, podnieś.
Tam masz. Tam zobacz. Tam masz. Tam. Szukaj, prima. Szukaj. Szukaj. Ja nie mam, patrz, nie mam. Nie ma, nie ma. Tu. Masz, dobra, możemy ci do żłoba. Masz, no chodź tu, masz, proszę, proszę. Proszę bardzo. No tu masz, primka. Zobacz. No tu masz. Ja w żłobie. No. Dobranoc, primusia. Idziemy jeszcze twojej mamie dać myszyk. I widzimy się w niedzielę po kawaliadzie. Pa, myszko.